Chwyciłem za księgę, odrzucając tobołek precz. Zaskoczyła mnie jej grubość oraz inkrustowana, skórzana okładka, przywodząca na myśl pieczołowitość wykonania. Zaledwie rzut oka pozwolił mi na spostrzeżenie, iż w centrum oprawy widniała klęcząca kobieta ze złożonymi, jak do modlitwy, dłońmi. Z pomiędzy palców wystawały jej pawie pióra, zaś u stóp wyścielone miała, zapewnie w zamyśle artysty, owoce, choć w moim odczuciu przypominały cebulę. Na inne detale nie sposób było zwrócić uwagi. Nawoływania przybierały na sile, a wzbierający we mnie lęk kazał czym prędzej oddalić się od obozowiska i jaskini. Nim podrwałem się z kolan, doznałem dziwnego uczucia. Twarz kobiety z okładki mignęła mi przed oczami, a ja poczułem do niej fuzję tęsknoty i zachłanności. Uciekłem w ciemne bory. Domyślając się, że złym pomysłem jest trzymanie się ścieżek, zapadłem w gęstwinę. Kurczowo trzymającą się swoją obfitością ostatnich, jak mi się zdawało, letnich dni. Nawoływania ku mej radości traciły na sile, to też mogłem zrezygnować z wariackiego tempa biegu. Rozejrzałem się i z przerażeniem skonstatowałem, że nie mam pojęcia, gdzie jestem. Coś mi podpowiadało, że bezruch nie jest znakomitą opcją. Oprócz mych myśliwych, w lesie mieszkały bestie, niemniej groźne dzikie zwierzęta, mogące ucztować na mym ciele przeszedł mnie dreszcz grozy. Z niewiadomych wtedy przyczyn ująłem mocniej księgę i przytuliłem ją do piersi tak, jakbym chronił najcenniejszy ze skarbów. Usiadłem obok jeżynowego chruśniaka i przerzuciłem kilka stron. Strona tytułowa zdradzała, że jej autorem był Erygrym z Murał. Czyżbym ja był ów Erygrymem? Pytałem sam siebie. Tytuł księgi O naturze spraw doczesnych, ulotnych i wiecznych. Nie mówił mi absolutnie niczego. Naszła mnie ochota, aby zagłębić się w lekturze. Niestety język, w którym została napisana, był mi obcy, choć nie całkiem. Niewypowiedziana i nienazwana siła podpowiadała mi, że gdybym dysponował czasem, skupieniem i spokojem, byłbym w stanie odczytać pociągłe rzędy liter, córóż burzone prostymi geometrycznymi figurami. Ale na to nie było czasu. Księga w zasadzie nie była opasłym tomem, posiadała grube karty papieru, została napisana lub przepisana odręcznie, wyglądała na całkiem nową, aczkolwiek biła od niej aura starożytnego manuskryptu, wymagającego należytej wiedzy i szacunku od badacza. Dziś uśmiecham się do wspomnień. Przecież, gdy zatrzymałem się przy chruśniaku, powiedziałem sobie, że nie ma czasu na oględziny księgi, a tymczasem zaczynało zachodzić słońce. A ja brnąłem dalej, w puszczę, potykając się co róż, nie mogąc oderwać wzroku od tajemniczych liter. Dogonili mnie, gdy poczułem, że teren zaczyna się piętrzyć. Zamknąłem grymuar i popędziłem przed siebie. Musiałem biec w górę delikatnego pagórka, co zresztą zaraz okazało się prawdą. Przede mną były góry i przechodzący zmieszanego w iglasty las. Postępująca szarzyzna nie zdążyła ukryć wąziutkiej ścieżki. Duktu ledwie prowadzącego zapewne do jakiejś cywilizacji. Co powinienem zrobić? Wrócić na ścieżkę, czy iść dalej w las?